Tutaj ze szczególną siłą odczuwa się pragnienie ogarnięcia wzrokiem odległych, beskidzkich groni, łagodnych stoków, lasów i gołoboży okalających miejscowość Bystrą Śląską. Stłoczone korony jaworów, jodeł i świerków, buków, grabów i topól tworzą rozlewiska ciemnych i jasnych plam. Zmieniające się z dnia na dzień kolory spływają po zboczach w dolinę, gdzie słychać jeszcze echa dawnych pieśni. Mówiłam ci przy płocie, dajże spokój sierocie. Oj, moja Nilo, majątku, tylko domek w ogródku. Oj, moja Nilo, majątku, tylko domek w ogródku. Staropolskie zwyczaje, barwne stroje mieszkańców gór zafascynowały już niejednego twórcę. Urzekły także najwybitniejszego polskiego akwarelistę Juliana Fałata, który osiadł tu i przebywał w latach 1910-1929. Julian Fałat urodził się w 1853 roku w Tuli Głowach. Dla chłopca wywodzącego się z ludu droga do sztuki nie była łatwa. Wymagała pokonania wielu trudności w czasie studiów w Krakowie, a później w Monachium, Rzymie, w Paryżu. Znamienny wpływ wywarł na artystę program impresjonistów, którzy pragnęli ujmować rzeczywistość widzialną tak, jak przedstawiała się ona w przelotnym wrażeniu, w intensywnym oświetleniu.